Witajcie. Miałem parę zapytań odnośnie różnych manewrów w powietrzu, latając na paralotni z napędem. Tak więc dzisiaj odpowiadam na to tym oto filmem. Zacznę od sterowania 2D. Pokażę Wam, jakie to jest wydajne, fajne i przyjemne. Zwróćcie uwagę. Sterówka dzieli nam się na dwie linki. Wewnętrzna idzie do środka skrzydła, czyli do centropłata, a zewnętrzna do stabila. Czyli w dużym skrócie, zależnie jak pociągnę za sterówkę, tak skręcę. Zobaczcie, ciągnę za środek skrzydła, ten zakręt jest płaski, spokojny. Natomiast teraz ciągnę za linkę do stabila i jestem od razu w ostrym zakręcie. Tutaj teraz wyrównuję, aby złapać wysokość, aby pokazać Wam kolejny element. Ja, żeby jeszcze bardziej wykorzystać sterowanie 2D, używam sterówek nadgarstkowych. Ten system sterowania, połączony z power attackiem oraz dobrym napędem, daje wiele możliwości. Zobaczcie, jak fajnie da się podtrzymać zakręt dzięki użyciu wewnętrznej sterówki. Musimy pamiętać, że każda reakcja tworzy kontrreakcję. Czyli czym mocniej pociągniemy, tym szybciej i energiczniej skrzydło będzie chciało wrócić do swojego lotu poziomego, identycznie jak w wahadle. Podczas gdy skrzydło wejdzie nam w wahadło, wystarczy lekki impuls na stabil i wtedy lot znowu nam się wyrównuje. Dzięki temu, że mamy rozdzielone to sterowanie, możemy w odpowiednim czasie używać czy to centra, czy to stabila, dzięki czemu te loty są jeszcze ciekawsze. Jak tu widzicie, hamulce, puszczam hamulce, przyspieszam się, balans i lecę do góry. Wy, użytkownicy swoich skrzydeł, musicie znać instrukcję obsługi i wiedzieć, co możecie, a czego nie możecie. W jakiej pozycji trymera możecie wciskać speeda, kiedy skręcać małą sterówką i tak dalej. Najważniejsza, uniwersalna zasada to taka, aby nie ciągnąć za centropłat podczas pełnej prędkości. To grozi podwinięciem skrzydła. Czas na wingovery. Jest to seria dynamicznych zakrętów, w trakcie których kąt wychylenia pilota zwiększa się. Taka zabawa pozwoli na wyczucie oraz na zaprzyjaźnienie się z naszym zestawem. Dzięki wingoverom przyzwyczajamy się do nagłych przeciążeń oraz do pędu powietrza, które nagle przyspiesza i mocno szumi. Cała sztuka polega na tym, aby dobrze dobrać balans ciała z ruchem sterówki w odpowiednim czasie. Na początek polecam małe wychyły, które stopniowo można pogłębiać. Jest to dobry trening przed rozpoczęciem spirali. Czas na spiralę. Wykonujemy ją płynnym ściągnięciem sterówki wraz z przechyłem w przęży w kierunku skrętu. Zanim na dobre zaczniemy, jeszcze jedna uwaga. Chciałbym, aby ten materiał został dobrze zinterpretowany. Spirala jest to piękna figura, dzięki której możemy wytracić sporo wysokości, jeśli jest taka potrzeba. Warto to umieć, warto to mieć przećwiczone. Natomiast spirala niesie za sobą bardzo dużo niebezpieczeństw. Typu przeciążenie, które wchodzi dość szybko i gwałtownie. To potrafi, jeśli nie jesteśmy przygotowani, jeśli dobrze przed wejściem w dużą, głęboką spiralę nie oddychamy poprawnie, nie przygotujemy się do niej mentalnie czy też fizycznie, może nas odciąć. Także to jest bardzo niebezpieczne, na to trzeba zwrócić uwagę. Tak samo w moim materiale lecę na snake'u. To skrzydło jest bardzo dobrze skręcające, więc tam, zobaczycie, są tylko impulsy. Niestety, nie mam innego skrzydła, więc nagrywałem takim. Natomiast w każdym spokojniejszym skrzydle ten czas jest troszkę dłuższy. Trzeba dać trochę więcej czasu na zaciągnięcie, na rozpędzenie całego układu i zrobienie spirali. Tak samo podczas drugiego filmiku, który później zobaczycie, spiralą zszedłem do ziemi tylko po to, żeby Wam pokazać moment wypłaszczenia
jak zrobić go prosto. Zazwyczaj staramy się robić te spirale wysoko, kończyć je wyżej i dopiero później na spokojnie sobie wyesować chociażby do lądowania. Także nie sugerujcie się tym jeden do jednego. Spirale czy jakieś wingovery ja robię na co dzień. Robię to na tych malutkich skrzydełkach. Tak jak mówiłem, są to impulsy na tych skrzydłach i wystarczy lewo, prawo i już możemy robić jakieś te. Także na spokojnie, nie wychodźcie poza strefę własnego komfortu i nie róbcie czegoś na siłę, stopniowo. Bawcie się tym, cieszcie się tym, nie róbcie nic, co was zestresuje i zahamuje. A tymczasem wracamy do materiału, bo ja muszę uciekać do roboty. Narka! Dokładne opisy oraz omówienia mieliście na kursie. Ja skupię się na stronie praktycznej. Spirale zainicjować możemy różnymi sposobami. W tych większych skrzydłach spokojnych lepiej prowadzić ją z wahadła, tak jak tutaj teraz było pokazane. A żeby wyjść ze spirali bez hopki, należy przetrzymać wewnętrzną sterówkę jeszcze troszkę i tak jak tu widzicie, wychodzę po prostej, bez hopki. I to jest moim zdaniem najważniejsze. Dobra, jeszcze się muszę na chwilę wtrącić. To, że spirale musimy robić jak najwyżej, to wiecie. Natomiast nieważne jest, jak ta spirala nam wyjdzie, czy ona będzie głęboka, czy ona będzie mocna. Ważne, żebyście na początek sobie wyobrazili, co się będzie działo po. A co się stanie, gdy zaczniecie robić spirale i ona będzie tak mocna, że się wystraszycie. Jeżeli puścicie wszystko, zrobicie jeszcze jedną zwitkę, drugą, i nagle dostaniecie dużą hopę do góry. To jest najgorsze, to jest najbardziej niebezpieczne. Więc najpierw warto poćwiczyć wingovery, balans z ciałem i przeanalizowanie, co będzie po tej spirali, czyli spróbowanie wytracenia tej energii, trzymania tej sterówki jeszcze z jedną zwitkę, dwie, na spokojnie i wylecenie bez hopki w kierunku, który chcieliście. To jest ważniejsze. I dopiero jak nauczycie się tak jakby wychodzenia, czyli od drugiej strony, wtedy zaczynajcie tą spiralę docieśniać. Bardzo fajna spirala jest również spirala asymetryczna, czyli jesteście w spirali mocnej, lekko popuszczacie. W mocnej, lekko popuszczacie. I jeszcze jedna rzecz. Czym spokojniejsze skrzydło, tym gorzej wchodzi w spiralę, ale jak się w niej ustabilizuje, ciężej z niej wyjść. Jak widzieliście, u mnie jest to impuls, ale również impuls i wychodzę. Także na to zwróćcie proszę bardzo uwagę. Dobra, lecimy dalej. Przed rozpoczęciem spirali dobrym zwyczajem jest również spojrzenie, czy mamy wolną przestrzeń. Rozpędzam cały układ i zaczynam się kręcić. W tym momencie zaskakujące jest przeciążenie oraz szum powietrza. Wewnętrzną sterówką, w tym przypadku lewą, reguluję prędkość spirali. Podczas opadania należy cały czas kontrolować odległość do ziemi. Wewnętrzną sterówkę należy powoli odpuszczać, ale nie całkowicie. Poczekać, aż skrzydło nam się wyprostuje i wtedy bez hopki możemy lecieć dalej. Dla lepszego wypłaszczenia, jeśli ktoś ma, to oczywiście najlepiej skorzystać ze speed systemu. Wtedy na pewno nie dostaniemy hopy do góry. Ostatnie sceny w tej serii będą o power ataku. Jest to system, w którym wciśnięcie speeda powoduje również odpuszczenie trymera. Dzięki temu mamy jeszcze większe możliwości w powietrzu. Zobaczcie, jeśli potrzebujemy, możemy błyskawicznie wytracić wysokość. Tutaj opadam około 10 metrów na sekundę i przechodzę do wingoverów. Będąc przy ziemi, wciskam speeda, przyspieszam się, puszczam speeda, hamuję, robię zakręt. I powtarzam, bardzo świetna zabawa, ale zaraz opowiem wam o zagrożeniach. Przede wszystkim, po wciśnięciu speeda nie możemy sterować centropłatem, gdyż grozi to klapą. Trzeba również uważać na wytracanie wysokości. Po wciśnięciu speeda dość mocno opadamy. Trzeba to zrekompensować dodaniem gazu. Jeżeli planujecie zmianę skrzydła na takie z power attackiem, to warto by było znaleźć kogoś w okolicy, kto już lata na takim skrzydle i będzie mógł wam podpowiedzieć parę kwestii, tych praktycznych. Także powodzonka! Da się również zrobić takie ciekawe ewolucje. Ale o tym będzie wam musiał nagrać jakiś bardziej doświadczony pilot. Jeżeli podobała wam się ta seria, dajcie proszę znać. Jeśli macie jakieś pytania,
Śmiało, chętnie odpowiem na każde z nich. Pozdrawiam, latający pająk. I jeszcze jedna uwaga. Ten zestawik, który widzieliście na filmie, jest to zestaw slalomowy, więc normalne jest to, że on bardzo fajnie skręca i robi wszystko, co trzeba. Nie wszystkie zestawy tak szybko wykonają manewry, zakręty, spirale. Wszystkimi się da, natomiast róbcie to na spokojnie, z głową, tak aby Wam było przyjemnie, żebyście nie robili nic wbrew sobie.